Przez 3 dni w uzdrowisku odbywały się gry i zabawy sportowe, konkursy, wydarzenia artystyczne, występy taneczne i muzyczne. Gwiazdą imprezy był Wolwer oraz energetyczny Kubańczyk José Torres. Goście uzdrowiska mieli okazję uczestniczyć w drugiej edycji Jarmarku Szczawieńskiego. Na promenadzie ustawiło się kilkudziesięciu wystawców, którzy prezentowali swoje produkty. Na deptaku nie zabrakło ekologicznych miodów, serów i wędlin, a także autorów książek rozmawiających z czytelnikami. Raz, że to jest przepiękne miejsce, a dwa, że władze miasta z niesłychaną przychylnością podchodzą do inicjatyw artystycznych i dla mnie to jest miłe zaskoczenie, miłe zdziwienie, że z taką łatwością udostępniono mi tutaj miejsce i sposobność do tego, żeby promować moją twórczość. Najbardziej oblegane było Centrum Uzdrowiska. W Parku Zdrojowym ustawiono scenę, na której odbywały się koncerty, konkursy i pokazy taneczne. Miały miejsce zarówno indywidualne występy amatorów, jak i reprezentacje szczawieńskich placówek oświatowych, gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola miejskiego. Niszczaw na Zdroju to również wiele atrakcji towarzyszących. W ramach imprezy miały miejsce zmagania sportowe w piłce nożnej i siatkowej, rozgrywki brydżowe oraz turniej w tenisie stołowym i ziemnym. Przeprowadzono również kulinarną rywalizację pod znakiem truskawki, na których prezentowano dania w postaci ciast, koktajli, galaretek i innych słodkości. Na nudę nie mogli narzekać najmłodsi, dla których obok teatru ustawiono dmuchane zamki oraz umożliwiono przejażdżki na kucach. Po parkach i deptakach chodzili również szczudlarze i animatorzy zabaw, którzy rozdawali balony i puszczali bańki mydlane. Wiele atrakcji miało miejsce również w Teatrze Zdrojowym, gdzie odbywały się spektakle i występy. W barokowej sali uczczono także obchody 30-lecia Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej, podczas którego pokazano dokonania organizacji, zaprezentowano filmy oraz modele samolotów. Szczawieńską publikę do czerwoności rozgrzał występ gwiazdy drugiego dnia imprezy José Torresa. W rytmach salsy zaprezentował również utwory pochodzące z Kuby, jak i aranżacje tradycyjnych polskich piosenek. W ten sposób artysta szerzy ideę tolerancji oraz poznawania obcych kultur i obyczajów. Na własnym przykładzie tam się zastanawiałem, kim jestem, czy Kubańczykiem, czy Polakiem. Tyle lat tu mieszkam, ale urodziłem się tam i tak. Ale świadczyłem, że jestem po prostu bogaczy. Mam i stamtąd, i stąd. I w tym, i mój ocean się zrobił większy. Czyli mam więcej pole do popisu i więcej miejsc, gdzie się dobrze czuję. Więc to mi się wydaje, że to jest poprzez kulturę, poprzez muzykę, poprzez tańca, to możemy przybliżyć jak gdyby naszą kulturę, czyli w tym przypadku kulturę kubańską. Niedzielne obchody Dniszczaw na Zdroju uświetnił z kolei występ zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych oraz grupy Wolwer. Podczas imprezy na deptaku bawiło się kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców regionu, turystów i kuracjuszy.